Hej, witajcie w obiecanym filmie z otwierania skrytek w Diablo 4, które sobie chomikowaliśmy przez cały sezon trzeci, a dokładnie ja chomikowałem, bo to byłoby zbyt nudne, aby streamować jak robię szepty, ale teraz nie będzie na pewno nudne, jak będziemy sobie je otwierać, bo wygenerowane przedmioty będą już w nowym systemie, po zmianach w itemizacji. Także serdecznie na to zapraszam. Zobaczymy, czy uda nam się wygirować te cztery postaci, pięć w sumie, z poprzednich sezonów otwierając same skrytki. To znaczy, nie będą oczywiście to większe afiksy, mam tego świadomość, ale taki podstawowy gil na start, plus ile materiału będziemy mieli do farmienia uberbossów na Eternalu, bo też na pewno będę jakiegoś streama z Eternala robił w tym sezonie. Myślę, że z farmy właśnie uberbossów i wcześniej materiałów na nich zrobimy sobie jakiegoś streamka. Tu mamy jeszcze trzy postaci, które też usunę w ramach sprzątania, teraz się tym zajmiemy. Postać sezonową sobie zostawiamy, tutaj będzie przeznaczona na streama dziś później, znaczy no w zasadzie dzisiaj później wieczorem, a teraz przejdziemy do otwierania skrytek. Zacznijmy od naszej głównej postaci, czyli partyzanta, którym przechodziłem kampanię. Odbierzemy sobie z sezonu te dropy i zaczniemy rozpakowywać pomalutku. Muszę to jakoś podzielić równo między postaci, więc może powinienem zacząć od... Tak, nie, muszę to odebrać najpierw, bo to idzie z naszej skrytki szeptów. Dobra. Zobaczmy, co mamy tu, zanim odbierzemy ją. Jak widzicie, tu 187 jest do odebrania. Wszystkie materiały, wszystkie większe skrytki. Mamy 1 979 000 000. Zobaczymy, ile będziemy mieli kasy, jak skończymy. Przepraszam najmocniej. Zacznijmy od tego. Tak, za 3 kolekcje chaosu niech dostanie, tak jak każdy. Może nawet 5, bo tych jest bardzo dużo. 5 skrytek chaosu mu dajmy. Tak jest, 5. Później broń jednoręczna, pierścienie razy. Sztuka jedna, amulety sztuka jedna. Dwuręczna broń sztuka jedna. To już było. Jednoręczna sztuka jedna. Dajmy mu 2, będzie musiał otworzyć 2. Dwuręczna już była. Tak, tu broń, chaos, to dalej, dalej, chaos, chaos, dwuręczna broń, chaos, chaos, amulety już były, pierścienie już były, musimy znaleźć coś innego, coś ze spodni i innych elementów pancerza, to też jest ważne. Amulety takie fajne, to tu je damy, pyk, pyk, i pyk, chwilę to potrwa, dwuręczna broń, dobrze, jakie inne tu mamy jeszcze elementy? Amuletów, amuletów, fajnie. A gdzie są inne? Na pierśniku, fajnie. Sztuka jedna, tylko gdzie to trafia? Moje pytanie brzmi. Do pierwszej wolnej tajny. No i dobra, do tej zakładki, okej, okay, fajnie. Na pierśników, hełmów, tak jest. Pancerza na nogi też nas interesuje bardzo. Pancerza na nogi. Pancerz na nogi, gdzie to będzie? Rękawice, tak, jak najbardziej. Tak bardzo podstawowo sobie wygirujemy wszystkie postaci na początek. Kurczę, czyż nie miał żadnych butów z tego? Niemożliwe to jest aż. To jest aż nierealne, żeby nam nie wpadły żadne buty. Może tu będą w takim razie. Rękawic, butów, pancerzy na nogi. Dobra, niech będzie większa kolekcja. Tak jak mówiłem, po jednej na początek. Otwórzmy sobie. Zobaczymy, ile będziemy mieli wszystkiego. Kasa, materiały jakieś tam są, ale to nieznaczące bardzo. Dobra, zacznijmy od chaosu. Spodnie już mamy jakieś. Dobra, fragmenty, plugawe serce. Fajnie, 700 tysięcy golda w jednym stacku. Oczywiście receptury do temperowania także nam polecą i to bardzo dużo. I to nas cieszy również. Następna chaosu. O proszę, pierwszy z większym afiksem item poleciał. Doskonale. Dobra. Satysfakcjonujące, taki unboxing w mojej wersji. Bardzo w mojej wersji, w moim stylu. W Diablo robiony. Dobra. No, tych topazów to się przydał, to jest bardzo wartościowe w tej chwili. Żółte zaraz zmienimy, jak nie będzie miejsca już w eku. Bardzo ładnie. Dobrze. Zbierzmy także to. Dalej, rękawice, bardzo chętny. O, proszę, rękawice z dwoma fiksami. Plus 4 do Willwinda i zobaczcie, 15 odporności na wszystkie żywioły. Czy ja mogę chcieć czegoś więcej? Jeśli chodzi o rękawice, chyba nie. Myślę, że jako starter pack to bardzo ładnie nam wpada. Proszę bardzo, plus 4 do amoku, na razie niepotrzebne, ale niech będzie, byleby były większe afiksy. Byleby były większe afiksy, załóżmy sobie jakiś amulet, jakikolwiek na razie, butki. W zasadzie będziemy wygirowani lada moment, tak na początek, bo jeszcze wiele przed nami. Hełm też jakiś założymy, jednoręczna broń też się znajdzie, myślę. Póki co dwuręczną jeszcze zbieramy, właśnie, chaosu dalej otwieramy. Świetnie. Żółte na przemian, tak jak mówiłem, zaraz je zrzucimy od razu, aby miejsce było w eku. Dobra. Porównanie przedmiotów to ja sobie zostawię na koniec oczywiście. Tego nie będę robił na streamie, bo za długo nam to... Na streamie, przepraszam, w ramach filmu.
To zrobimy sobie przy okazji, bo gear zawsze można ulepszać. Dwa pierścienie z większymi afiksami. Na początek się nada. 180 suma od przytłoczenia. Myślę, że do choty będzie świetne. Będą świetne jako starter. Teraz pancerz na nogi, może coś lepszego nam wpadnie. Zobaczmy. Pozdrawiam teraz wszystkich na Reddicie i na oficjalnym forum Diablo, którzy twierdzili, że powodzenia w mieleniu przedmiotów ze starego tieru, to znaczy sprzed zmian z moich skrytek, bo nie wierzyli w to, że gra wygeneruje mi przedmioty w nowym systemie i śmiali się, że chciało mi się to farmić. No cóż, i kto się śmieje teraz? To udanej farmy życzę wam w takim razie, skoro wy mi życzyliście udanego mielenia, ja wam życzę udanego szukania wiatru w polu, zanim to samo złoto, którego teraz potrzeba i przedmioty wam polecą. Oczywiście mam tu na myśli forum anglojęzyczne, bo to oni tak się mądrzyli bardzo. Cóż, fajnie, że miałem rację, bo już wcześniej to sprawdziłem z sezonu pierwszego na drugi, więc wcale mnie to nie zaskakuje. No cóż. Bywa i tak. Cyk. W ogóle mi ich nie żal. Nie no, droczę się z nimi oczywiście. O, miecz starożytny z afiksem, fajnie. Jakaś buławka, no i mamy wygirowaną postać tak naprawdę na start. Super, jeszcze dwie skrytki i kończymy. Tą postacią oczywiście, bo głównymi to sobie jeszcze pootwieramy, spokojnie. Głównymi to my sobie jeszcze pootwieramy ładnie i to dużo rzeczy. Dobra, zróbmy na razie to poboczne postaci, to znaczy jeszcze łotrzycę, czarodziejkę i tak dalej, a wtedy już barbarzyńcą, moją główną postacią, którą najczęściej gram i najwięcej czasu będę grał w Diablo 4. Zrobimy sobie. O, proszę, i to można zmienić, to sobie później przejrzę oczywiście. Na naszym Discordzie podzielę się wrażeniami i jakby tym, ile zostało ulepszonych przedmiotów, ile nam się udało na dzień dobry wygirować takich fajnych jako starter buildu. Dobra, to jedną postać mamy zrobioną. Przejdźmy dalej. Łowczynię zrobimy teraz. To samo oczywiście, po jednej skrytce ze wszystkiego. A właściwie może otwórzmy 5 chaosu na początek i zobaczymy, ile nam zostanie rzeczy do nałożenia. Jeżeli wypadną jakieś fajne rękawice, buty, to już tych skrytek nie będziemy nią otwierać. To samo oczywiście. Kolekcję chaosu razy 5 i dajmy na dzień dobry. Tak jest. Teraz otwórzmy je same i zobaczymy, co nam zostanie. O, się wysypało. Jeszcze pierścień ładny wyleciał. Z dwoma afiksami. Proszę bardzo. Świetnie. Oczywiście ktoś tam może napisać w komentarzach, kto gra Eternala. Cóż, ja gram i to z przyjemnością. Proszę bardzo, na dzień dobry mamy dwa przedmioty. Z dwoma większymi afiksami. Czy wy to widzicie? Plus 45% do obrażeń i 75% do krita, dziękuję. To jeden pierścień mamy zrobiony. Te od razu można zmielić. Bo i tak nie będą, nie da się ich użyć w tym sezonie już. Znaczy nie da się na nich doskonalenia robić, ani hartowania, czyli są bezużyteczne, innymi słowy. Klatę też już mamy jakąś, widzę. Rękawice mamy nowe. Świetnie, mamy nowe buty, na start przynajmniej. Może te jeszcze się nadadzą, zostawię je na wszelki wypadek. Tak jest, rękawice już mam jakieś, zostawię resztę, kusza dwuręczna do wymiany, ta na pewno i to od razu, hełm do wymiany, świetnie. Spodnie z dwoma fiksami, dziękuję. Dalej, łapawice już mamy, pierścień numer 2 do wymiany, dziękuję. Amulet od razu nowy. Rękawice już mamy, to sobie przejrzymy, budki zostawiamy, idźmy bliżej kowala, żeby to sprawniej poszło. I w zasadzie mamy po 5 skrytkach chaosu wygrywaną postać. Myślę, że więcej nie będę otwierał, to i tak się wymieni, a lepiej barbarzyńcy wydropić więcej lepszych przedmiotów. Aniżeli jej. Aspekty od razu ulepszone. Rękawice też zmieniamy. Nawet nie będę w nich przebierał, prawdę mówiąc. Tych, co wypadły. Mamy tam doskonałe już, moim zdaniem. Czy ja je wymieniłem? Tak, wymieniłem. Szansa na krita gdzieś jest? Nie, nie ma. To możemy sobie dorobić. 50 od krita obrażeń. Dziękuję. Ale tutaj się 45 i 3 do przebijających strzał. Mamy lepsze. Dobra, te będą lepsze. Dziękuję. Teraz te śmieci mielimy, a te buty jeszcze zostaną ewentualnie na wymianę. Następna postać. Jedna gotowa w 5 skrytek, więc fajnie poszło. Teraz Jolanta, it's your turn. Nie spraw nam przejmu. Zobaczymy, co sobie Jolanta wydropi. To była główna postać sezonu drugiego, jak część z was pamięta zapewne. Damy jej 5 skrytek chaosu, zobaczymy, czego będzie brakować. Oj. Dobra, jedziemy. To samo, 5 sztuk otwieramy. Kurczę, jak mi w kasynie był, naprawdę. Jak to łechce, słuchajcie... Ośrodek nagrody mózgu, jak mi dopamina skacze, jak widzę te symbole większych afiksów, coś pięknego. Choćby dlatego było warto to przyfarmić, naprawdę. Dobra. Okej, okay. Jeszcze jedna. Liczenie do 5 takie trudne, jak widać. Okej. Okay. Do zmierzenia żółtki od razu, pyk. I teraz tak, hełm.
Może jest lepszy nawet? Chyba nie. Kosa dwuręczna. To oczywiście się powymienia. Miecz dwuręczny. To wszystko do przejrzenia będzie. Natomiast na razie się ubierzmy przyzwoicie. Źródło też sobie możemy darować. Amulet lepszy, wiadomo. Buty już są, ale przejrzymy. Amulet lepszy. Już założyłem nawet jakiś. O, proszę. 45 do obrażeń. Na początek będzie dobry. Klata do wymiany. Rękawice do wymiany. Kolejne rękawice będą na przejrzenie ewentualnie. I co? Musimy więcej zrobić, prawda? Brakuje nam dwóch pierścieni i brakuje nam spodni. Czyli weźmy jeden prosto ze spodni. Pancerza na nogi, czy jakkolwiek to będzie. Pierścieni, tak. Weźmy jedną, a nawet dwie. I otwórzmy sobie pancerza na nogi. Jeżeli takową jeszcze posiadamy. Myślę, że tak. Pancerza na nogi, dziękuję. Te trzy otwórzmy i to wystarczy już na przegirowanie się. Oj, przepraszam. Proch pieczęci, itemy, to wszystko sobie zsumujemy na koniec. Przerzucimy to do jednej skrytki, zobaczymy ile itemów coś zebraliśmy takich stricte do przebranżowienia postaci. Okej, okay, to do wymiany, ewentualnie pierścienie od razu założę jakiekolwiek, w tym jeden z większym afiksem, nawet się udało wydropić. Okej, okay, dobra, mamy kolejną postać wygirowaną, złom do złomu. Mam na myśli tu wszystkie przedmioty ze starego systemu, nie będą potrzebne. Dziękuję, i teraz tak, przeskok. Pozostaje nam tylko ratanka i przechodzimy do głównego dania, do mięska, czyli do barbarzyńców. Tam będzie się działo. Mam nadzieję, że ciekawie i fajnie. Ale myślę, że tak, bez dwóch zdań. Ratanka, your turn. Zobaczymy, co dostaniesz. Dostaniesz 5 skrytek chaosu na dzień dobry, tradycyjnie. Czyżby się skończyły? Nie, muszą gdzieś być, po prostu są przełożone. Dobra, to dostaniesz... Inaczej zrobimy. Przelogujmy się na inne postaci. Tak, przelogujmy się na inne postaci. Te ze skrytkami. Właśnie to zrobię. Którąkolwiek. I tutaj jest 5 skrytek chaosu jeszcze minimum. Przełożymy je i ratanka sobie otworzy. A wtedy uzupełni stan z tego. Tymi postaciami sobie już sam wydropię itemy. Natomiast na razie chcę barbarzyńców wygirować. Bo oni będą głównymi bohaterami. Zawsze na kanale 5 skrytek chaosu potrzeba przełożyć. Dziękuję. Od razu powrót. Doratamy. Cyk. I zaraz przechodzimy do dania głównego. Na koniec filmu zsumujemy sobie wszystkie materiały do przyzywania uberbossów. Wrzucimy je w jedną zakładkę osobną. I tam podliczymy, ile nam tego wpadło. I ile to znaczy durieli w przyszłości, nie tylko. To przypominam, szansa na uberdropy mają teraz także Grigor Galwaniczny Święty i Echo Warszana pod Drzewem Szeptów. Mają jakiś 1% szansy na ubera, więc jak ich zrobię 300 razy, to powinienem jakieś 3 ubery dostać. 500 razy 5 uberów i tak dalej, a ja potrzebuję wydropić 4-5 uberów, żeby sobie wszystkie wykrafcić, bo po prostu zmielę te stare. Nieważne, nie o tym teraz. Jedziesz ratana. Ubierz się, zacnie, to co tam wypadnie. O, jak się posypały. Kasyno, słuchajcie, naprawdę, coś pięknego. Aż miło się na to patrzy. Dobra, zabieramy wszystko. Zabieramy to wszystko. I jeszcze nawet nie zaczęliśmy unboxingu, to jest dopiero początek. Ledwo wstęp do wygirowania drugoplanowych postaci, bo do głównego dania przechodzimy za chwilę. Okej. Okay. Cyk. Dobra. Hełm. Nawet miałeś jakiś hełm już, a nie, to był w starym systemie stworzony. Baskina. Źródełko. Jakiekolwiek na razie. Cyk. Może nawet to źródełko wybierzemy sobie. Sztylecik lepszy, cyk. Nie wiem, czy lepsze, ale jakiś na pewno. Dobra. Z HDS-u, czy oddzielnie skończonego, musi poczekać. Buty. Tak, to wszystko trzeba wydropić od nowa, oczywiście, wiadomo. Hełm już mamy, nie mamy amuletu. Już mamy. O, tu oczywiście stopione serce w Seliga wiedział, to z czego. To może zostać, bo ta obrączka się bardzo przyda, dopóki nie wymienimy jej na lepszą. Genialny pierścień. Myślę, że możemy... Jest mniej genialny, niż się wydaje. Możemy go zmielić i dać sobie ten. Co nam zostało? Rękawice, które już wymieniam, bo mamy i starter pack ratanka gotowy. Jeszcze jeden pierścień by się przydał. To może skrytkę pierścieni jedną otwórzmy. Stać nas, kto bogatemu zabroni. Dobra, znajdźmy pierścienie. Pierścienie, dziękuję. I otwórzmy. Otwórzmy. Więcej niż lepiej i dobrze. Okej, okay. Dwa... A ten musimy podmienić, zapomniałem. Dobra, to pierścienie ewentualnie do wymiany. Okej. Okay. Zmielmy siarę. I od razu z ratany przełóżmy do jednej skrytki wolnej, bo na pewno taką posiadamy teraz. Lub za chwilę posiądziemy.
Tutaj będziemy chyba je grupować, te wszystkie itemy do przyzywania, tak mi się wydaje. Dajmy plugawe serduszka tu, łeb tu, łapę tu i kość udowa będzie jeszcze tu, dobra. Jakiś ten, jakaś pieczątka, dobra, pieczęć możemy zmienić, zmielić, przepraszam, akurat, to nie jest potrzebne. Teraz przechodzimy do właściwego unboxingu. 2 miliardy już na koncie, a my dopiero zaczynamy zabawę. Teraz przejdziemy do postaci pierwszorzędnych, a mianowicie do barbarzyńców. Ekharek będzie otwierał wszystko. A jeszcze uprzednio zrzucimy sobie przedmioty z tych wszystkich, którzy otwierali. Do przywoływania. Jeszcze raz objedźmy listę, szybko. Bez problemu pójdzie. Dzięki ci, panie, za dyski SSD, naprawdę. Okej. No to już. O, trochę stali. Fajnie. Kość udowa. Nikt nie ma kości udowej. To ciekawe zjawisko. Natomiast serduszek plugawych ci u nas dostatek. Destylat strachu. Fajnie. Krew. To akurat było, ale to szczegół. To są naprawdę grosze. To też jest ze skrytki, dodam, więc nic się nie zmienia pod kątem ekonomii i tego, ile wydropiliśmy. Następna postać, proszę. Asztalka. Zaistnij. Powiedz, że ty masz kość udową jedną, bo fajnie było ten slot wypełnić już. Wiem, że masz nawet dwie kości udowe, ale chodzi o taką wydropioną. Dobra. Więc nie wyjeżdżaj mi tu z leksem anatomii. O, były kości udowe, świetny. Dobra, to już coś mamy. Następny do golenia. Była asztalka, będzie Jolanta. Go, teraz ona. Od razu ci lepiej fermi na tej parszywej gębie. Wcześniej to było nie do zniesienia, ten widok. Bez czegoś, co na głowie nosi. No ale sam ją tworzyłem taką, żeby nie była zbyt piękna. O to chodziło. Miała być skuteczna. A to nie zawsze idzie w parze. Dobra, idziemy dalej. Co nam zostało? Zostało nam zrzucić mocy. Pyk, pyk, to siara akurat. Destylat. O nie, to zostaje. Destylat do wywalenia. Pieczęcie do zmielenia. Nawet nie patrzę, co tam jest. Możemy sobie każde podziemia stworzyć, jakie chcemy. Mamy dość prochu pieczęci, zapewniam. Ostatnia ratanka do golenia. Ona zrzucała chyba, to możemy sobie od razu darować. Wracamy do barbarzyńców w takim razie. I tu bez znaczenia, który będzie dropił, bo i tak wszyscy trzej będą tego używać, więc tutaj sobie zostawimy spore pole do eksperymentów. Tak, ty chyba zrzuciłaś się. Dobra, to teraz przechodzimy do mięska. Czyli do Ekhara i on będzie głównie otwierał. Odziany w ubery. Nawet doły próbowałem im robić, świetnie sobie radzi. Ale dojdziemy do tego w ramach streamów. Na razie otwieranko, żeby nie przedłużać. Chwilę to potrwa i tak. No dobra, to idziemy otwierać gdzie? Tu jest chyba dobrze, myślę. Za dużo graczy, idźmy do drzewa szeptów. Ja lubię tą przestrzeń, jaką tam mam. Nie wiem, czemu nas tu nagle wrzuciło. Chyba tu skończyłem grę po prostu. Ostatnio się logując na tej postaci. Te wszystkie ubery będą wymienione, nie martwcie się. Ale to po sezonie czwartym zrobimy. Zobaczymy, co wydropi i wtedy będę wymieniał te, które mogę. Na inne ubery. Natomiast teraz tak, tu już wszystko otwieramy. Zacznijmy od skrytek godnych. Ciekaw jestem, co w nich się znajduje w zasadzie. Więc sobie pootwieramy trochę. 2 miliardy 165 milionów. Zobaczmy, co jest w skrytce godnych. O, już w nowym systemie przedmioty wydropiły, jak miło. W tym amulety, topory starożytne, fajnie. Będą do kolekcji, na później. Żółte od razu, a więcej żółtych tam, prawdę mówiąc, jak tych. Jak unikatów i legendarnych, ale dobre i to. Na razie wszystko będzie wartościowe, bo dopóki nie powymieniamy ich na większe afiksy, to muszą zostać. Ja sobie tylko miejsce i przestrzeń stworzę na nie. W zasadzie tu możemy unikaty upychać, ja porządki zrobię już osobno, nie będę tego teraz w ramach streama robił absolutnie. Otwórzmy te sezonowe, a potem wszystkie inne. Tu już myślę, jedziemy cały czas. Wszystko co tylko się da poodbierać, jak to klikał na początek, to byłoby mi łatwiej później. Zacznijmy od zwykłych, a potem większe sobie otworzymy. Pomijam ilość golda, jaka nam już teraz wpadła i przypadła w udziale. Ciekawe, że do ostatniej zakładki otwartej lecą z tego sezonowego dropa. To ciekawa rzecz. Dobrze wiedzieć przy okazji. Dobra, otwieramy dalej. Po tyle naraz starczy, ja myślę. Fajnie. Cyk, 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 cyk. Dobra, żółte mielimy. No teraz to trochę mam tych w ekwipunku. Myślę, że wszystko co nie ma większego afiksu. Chociaż nie, bo tu musimy sobie też przyodziać. Konieczne rzeczy, ale tu mamy panie. Możemy wywalić tak od razu. Na pierśnik możemy od razu wywalić. Rękawice możemy od razu wywalić. Wolaty balta się może przydać, buty możemy od razu wywalić. Ręczną broń możemy od razu wywalić.
Doombringer zostaje, to możemy wywalić, bo to w ogóle nie będzie potrzebne. I wtedy będziemy ubierać bezpośrednio na siebie, myślę. Tak jest. Dobra, hełm zostaje, mamy Shaco. Teraz tak, jedyneczna broń do zamiany od razu. To zostaje Trybun Zagłady z wiadomych przyczyn. Dalej, co my tu mamy? Klejnoty, to trzeba gdzieś schować na razie. Dobra, może ja inaczej zrobię. Pootwieram to, żeby mieć miejsce. Uła, jak się wysypało. Mam nadzieję, że gracze nie zawiesi tylko. Pozbierajmy trochę i materiałów także. Żółte trzeba mielić. Chwilę to potrwa, tak jak mówiłem, ale satysfakcjonujące. Dobra. Recepturki, temperowania, więcej tych skrytek otworzę zamiast tego. Ach, te dźwięki. Dobrze. Więcej nie uniosiesz? No trudno. Ja mówię, klatę możemy co inną założyć od razu. To już jest jeden przedmiot. Pierścienie do wymiany będą. Jeden przynajmniej będzie do wymiany. Jeden zostawimy, bo to pierścień bez Gwiezdnej Nocy. I dopóki nie znajdę w nowym systemie go, to nawet myślę wymieniać. Buty by mi się przydały, ale chyba mi teraz poleciały. Dobra. Dwuręczna broń tłuczona, obuchowa, przepraszam, tu jest. Fradziat zostaje, to bez dwóch zdań. Rękawice poleciały, już tak się składa. I to w sumie wszystko. Baskinę zostawiam, bo to wola Tybalta. Ona daje 20% redukcji. Nie, gdzie jest redukcja obrażeń? 19,5. A gdzie jest redukcja obrażeń, przepraszam? O nie, zabrano nam. Jest redukcja obrażeń pobliskich, 19,5%. Dobra, to tyle mi wystarczy. Póki co. Póki co, to nie znaczy, że skończyliśmy. Absolutnie nie. Pozbierajmy te. Muszę jakąś zakładkę też na złom mieć, bo gdzie to wszystko upychać? Jak coś nie ma większego aspektu, to ja to zmielę po prostu. Myślę, że tak będzie najszybciej. Bo później będziemy już tylko na to polować. Cokolwiek innego bym nie miał, myślę, że mi wystarczy na chwilę obecną. Także wszystkie itemy żegnam bez większego aspektu od razu. Bez względu na to, co tam jest. One są bezwartościowe totalnie na tym etapie gry. Przeglądamy tylko to, co ma aspekty większe i to ubieramy, a resztę mielimy. Ciekawe, czy się wszystkie sloty u barbarzyńcy uda, ale myślę, że się uda spokojnie to założyć. Bez żadnego problemu. Receptury od razu poznajemy, żeby nie było powtórek. Buława do zmiany od razu, dziękuję. O, ta też miała większy afix. Siła, a tu max zdrowie. Myślę, że siła, tu też jest max zdrowie. Siła ważniejsza, sorry. Gdzie? Tu mamy max zdrowie, przecież z Doombringera więcej nie potrzeba. Tu nie ma żadnych większych afixów, za to są upgrade'y, więc od razu je zapodaję. Klata lepsza, 60 odporności na trucizn. No to już, większy afix, dziękuję. Amulet zostaje, bo mamy chyba Celiga, jeśli się nie mylę. To wszystko do zmielenia. Teraz żółte od razu do zmielenia idą, a resztę sobie przejrzymy. Jeszcze wiele skrytek przed nami, także cierpliwości. Ja już chcę te dłonie i wszystko pozbierać, to już się udało, świetnie. To wszystko od razu do zmielenia. To nie ma większego afiksu. Tak jest. Nawet na to nie patrzymy. Żółte też. Szybko mielimy. Dobra, to była pierwsza porcja, teraz kolejna będzie, uwaga. Żadnych większych afiksów tu nie widzę, więc mierę wszystko jak leci, nawet nie patrzę na to, co tam jest. Nie ma to sensu, totalnie. Pieczęcie sobie pomielimy później, w sumie teraz mogę to przejrzeć, bo też muszę świątynia Komdora, bardzo fajna, 9-9, zostawimy ją sobie. Tak samo Goa i inne, ruinki. Kanał Truposza, bardzo wartościowy, umieszczone ruiny także, w sumie wszystko potrzebne z tych pieczęci, więc tu nie będziemy dużo mielili. Tyle, żeby miejsce było. Na razie tyle. Idziemy dalej. Teraz się zacznie zabawa. Większe kolekcje przed nami. Uwaga, mam nadzieję, że tu nie będzie śmieci żadnych leciało. To bym przerzucił jeszcze gdzieś. Najchętniej. Żeby mi na razie właśnie miejsca nie zajmowało. Dziękuję. I jedziemy dalej. Jeszcze dużo przed nami zabawy. Zacznijmy od tych mniejszych. Dobra. Super. Wiele godzin gry nie poszło na marne. Brak większych afiksów, brak zainteresowania w takim razie. Tu jest jeden miecz, ma 32 życia przy trafieniu, proszę. Błagam cię. Nie zmarnuję, nie macie. To jeszcze mieliśmy zrzucić, tak jest. Żadnych większych afiksów, to do widzenia. Dalej, otwieramy dalej. Jeszcze dużo otwierania przed nami, zapewniam.
Żadnych większych afiksów nie widzę, ale aspekty sobie koncertowo poulepszamy. Zdecydowanie. W kodeksie. O jest, hełm starożytny. Do siły. No i. O nie, za szako to ja nie zamienię, ale wiesz co, przyda się, wiecie co, przyda się komuś innemu. Pod pancerz i pod co jeszcze? Siła, max zdrowie i pancerz. Kurczę, fajny hełm dla kogoś, kto nie będzie z szako latał. Jeżeli już te buildy nie będą witalne, dajmy go gdzieś do skrytki na później. Ten hełm jest fest, muszę przyznać. Tu go dajmy. Brońka, crity, o fajnie, to też się może przydać komuś, jak najbardziej, nawet wiem komu. Bardzo chętnie wezmę, plus 40 do obrażeń i od crita, a to sobie zachowamy ewentualnie, a resztę zmienimy. No i fest, będzie dobrze, ja myślę. Szako zostaje na razie, jedno z trzech. Jakie posiadamy, nie zapominajcie. A już wkrótce zamienimy na szako w nowej wersji i sobie będę oczywiście masterworking na tym, czyli doskonalenie po polsku robił. Kolejny hełm z większym afiksem widziałem. Tych większych skrytek hełmów to mi od groma poleciało, pamiętam. Był taki etap, że dropiły dość gęsto. Szeptu. Zdrowie na sekundę, nie dzięki. To bezwartościowe akurat dla mnie. Dobra, dalej skrytki. Jeszcze długo, jak widzicie, to potrwa. Ale będziemy zadowoleni. Na koniec odcinka, myślę. Trochę się wygirujemy, nie powiem. Chyba wystarczy na jeden rzut, myślę. Uwaga na złoto, pyk! Prawie 3 miliardy. No nie, dużo nie poszło aż tak, co myślałem. Ale... No, tam sporo poleciało tych, widzę, ze starożytnymi afiksami. Zaraz przejrzymy, co tam jest. Sporo, sporo. Szkoda, że po jednym, ale dobre i to. Lepsze jak nic, prawda? Tu jeszcze są jakieś fioletowe. Niebieskie, przepraszam. Dobra, musimy przejrzeć. Jak coś nie ma większego afiksy, to żegnamy to od razu. To do nauczenia się. Tak, a później przejrzymy te większe afiksy, jak już skończę przebieżkę tego rzutu. Dobra. Moje sakwy są przepełnione. Kolejna runda. Trochę tego poleciało teraz, co? Trzeba przyznać. No, nie jest tak długo, jak myślałem. Teraz wszystko bez większych afiksów. Out! Dobra. Nie uniosę nic więcej. To samo to, wszystko bez większych afiksów out. Dobrze. No i jeszcze nie wszystko. Kuźnia jest gotowa. Cyk. Kuźnia jest zawsze rozgrzana. Cieszę się bardzo. Pani ją tak trzyma. Na zaś. Okej, okay, teraz co tu jest wartego uwagi z tych większych afiksów? Przejrzyjmy to szybko dosyć. Może być na początek. Obuchową. No przecież to jest obuchowa. Na topór dwuręczny, przepraszam. Dobra, ale też zostanie. Przytłoczenie. Obuchowa, no myślałem, że jest obuchowa, ale nie jest, jak się okazuje. Tu jest obuchowa za to, 2, 6, o tam bierzemy, oczywiście, że tak. Amulet do max zasobu, niekoniecznie. Szansa na trafienie, nie, to nie. Wszystko w sumie nie. To może być ciekawe, zostawimy sobie. To do wywałki, to zostaje, dobra. Siara. To na razie do przejrzenia, chociaż nie ukrywam, że być może nie będzie nigdy wykorzystane. Jedziemy dalej, jeszcze 95 skrytek, proszę Państwa, więc trochę to potrwa, tak jak mówiłem. Trochę się tego nazbierało, chyba 217 ich suma sumarum zbierałem, jeśli się nie mylę. Tak, na pewno odłamków runicznych trochę będzie, co mnie cieszy. Niech się sypie hajs i nie tylko. Bardzo ładnie. Nawet chociaż te sobie pozbieram.
macy, co by nie zmarnować ich. Dobra, bo od tego pląkania głowa nas rozboli. Wszystko, co nie ma większego afiksu, żegnamy od razu. Receptury uczymy się natychmiast. Klata jakaś poleciała z większym afiksem. Jednym czy dwoma? Jednym, do siły. Dobra, niech będzie, nie mam lepszej, tak się składa. Tu do odporności na trucizny. Chyba siła ważniejsza. Odporność na cień buty. Bardzo chętnie wezmę na początek. A tutaj? Max zdrowia. O, i szybkość poruszania się. 17,5. Prawie max. Pancerz. Lepszych butów nie można było sobie wymarzyć, więc zostają. Śmieci out. Lecimy dalej. Aspekty się ulepszają. Milutko. Amulety. O, widzę tam coś. Buty znowu z dwoma fiksami. Świetnie. Świetnie. Myślę, że się ładnie wygirujemy. Barwem. Siara. To może być wartościowy amulet. Do skrzynki go. Na później. Tak jest. Dalej. Przebieżka. Bardzo mnie te buty z dwoma fiksami ciekawią. Zaraz do nich dojdziemy zresztą. Żółte zmienimy, bo dużo ich zebraliśmy teraz. Aż za dużo. Najpierw tylko żółte, a potem jeszcze raz przelecę po tych itemach. I tak się to w miarę szybko staram robić. Dobra. Teraz tak, co nie ma większego afiksu, wiadomo, to śmieć, więc wyrzucamy. Szybkość ruchu, odporność na ogień, dziękuję, więcej nie potrzebuję. 27 do szybkości ruchu, jakie fest buty do speed farmy, słuchajcie. No lepiej być nie mogło, naprawdę. Jeśli chodzi o te dropy, o większe afiksy. Od razu go tu przychomikujmy, to będą budki na zmianę. Dalej, zobaczcie, większy skrytek, jeszcze 75 tylko. Jedziemy dalej oczywiście. No, zróbmy stylu, bo i tak to później nie ma miejsca na to wszystko. Dobra, wysypka piękna poszła. Mógłbym handlować i chyba będę handlował na w tym sezonie, na Eternalu, przedmiotami, które mi tu wylecą, naprawdę. Będą bardzo dobre i wartościowe. Dobra, zmieniamy to, co nie jest warte uwagi na chwilę obecną. Pewnie gdybym to chciał przeglądać, to bym się ubrał już tak naprawdę na tip-top. Grąc z tym, że mi się nie chce tego przeglądać wszystkiego. Wolę ulepszyć aspekty, naprawdę. Te, co mogę. To wszystko? To szybko poszło wyjątkowo. Z tym rzutem. Tą rzutą chciałem powiedzieć, dobra. Cyk. A co tu z większych afiksów wypadło? Zobaczmy. Zdrowie na sekundę, odporność na cień. Chyba mam lepsze. Gdyby tam było max zdrowie, to były od razu topki, ale nie ma max zdrowia. Po 12 otwierajmy, co? Tak będzie uczciwie. O, jedziemy. Trochę mało kasy, liczyłem na więcej, ale dobra, niech będzie 2,5 miliarda, może być. Jeszcze nie skończyliśmy, co prawda. No, maców to fest poleciało, naprawdę. Jeszcze są tam do przejrzenia rzeczy. Tylko to za chwilkę. Zdrowie na sekundę niekoniecznie, to jest dobry afix dla mnie. Rękawice, 135 do siły. Tak, bardzo chętnie. I 7,5 na krita. Mamy zwycięzcę. Tu też jest szansa na krita, ale tylko 6. Tu zdecydowanie lepiej. Spodnie zostawimy sobie na błyskawice, bo nie mamy z większym afiksem, a może się okaże, że Tybalt już nie jest taki mocny, więc też nie chcę ich mielić wszystkich. Absolutnie. Dobra. Jarka, schowek, na później ewentualnie i dalej. 12, a tu jeszcze nie skończyłem, przepraszam. Teraz to będę czynił. Żółte auto od razu. Tutaj bez większego afiksu też od razu out. Ciernie, nie dziękuję. Nie lubię Thornbarbem grać, nie będę na pewno. Tyk, śmieci.
Zdrowie na sekundę. Maksymalne zdrowie. 8 na krita. Dobra, mamy zwycięzcę. Na rękawiczki od razu. Tak, max zdrowie tam jest. To nawet nie podlega dyskusji. Nie zmarnuję. Szybko idzie. Myślałem, że dłużej zajmie. Ale ilością gotówki jestem mocno rozczarowany. Liczyłem na więcej, prawdę mówiąc. Dużo więcej. No ale trudno, będziemy żyli z tym, co mamy. I tak trzeba żyć. Nic więcej nie poradzę na to. 3 miliardy to właśnie uczciwa cena, jakby nie patrzeć. Ktoś tam z dwoma fiksami poleciało, widziałem. Bardzo się cieszę. O, już nie mamy na pieczęcie miejsca. Muszę zacząć mielić tam. Tak też zrobimy lada moment. Dobra. Wszystko bez większego afiksu. Robi brr i do widzenia. To na początek. Na razie itemy, na nich się chcę skupić. Dokopać do tego wartościowego, który tam poleciał z dwoma afiksami. Chyba, że już tu jest w jakimś punktu, też tak może być. Wszystko bez większego afiksu. Robi papa. Już nie mamy nawet na macy miejsca, dobra, to trzeba wrzucić to tam do skrytki z macami w takim razie. Przynajmniej częściowo, jak damy radę. Gdzie to poszło? Nie tu, gdzie trzeba wszystko. Ajajaj, dobra. To mi utrudni liczenie, chociaż nie, bo mamy... Wrzuciłem full, prawda? Jeszcze głowy drugie powinny być. Czy są tu głowy? Kości, dłonie w takim razie powinny być jeszcze jedne. Są tu. Dobra. Dłonie są tu. Te były tu. Też nie były tu, prawda? No właśnie. To dobra, inaczej. Wyrzuć to na chwilę. Zróbmy tu nowe miejsce na tym. I już, przerzucimy sobie je później wszystkie i tyle. Może być? No, dziękuję. To tu. To tu i to tu. Do straty strachu jeszcze się zmieści. Ja muszę to pieczęcie pomieć. Po co mi to? Tyle tego. Wybierzemy sobie to najlepsze sami. Nie potrzeba nic. Wszystko zmienić. Dobra, więcej miejsca teraz będziemy mieli. Od razu pozbierajmy. Pomielimy to pieczęcie. Miejsce tym samym stworzymy. Pyk, siara. Żółte to w ogóle nie patrzę na to nawet. Tak samo zwykłe legendy. Tylko większe afiksy. Poprosimy. I co tu mamy? Siła i redukcja kosztu zasobów. Może być. Tutaj siła, max życie, nie. Siła, crit, chance, dziękuję. Obrażenia z upływem czasu, odporność na błyskawice, nie. Dziękujemy. Te dwa ewentualnie mogą być, chociaż tych dwóch to tylko dlatego, że mają po dwa afiksy je trzymam. Może dla kogoś się nadadzą na starter pack, dla czarodziejki chociażby, zobaczymy. Na razie jeszcze stąd mamy... Dobra, tu już chyba wszystko jest pootwierane, to liczymy osobno, ja to sobie odbiorę w swoim czasie. Natomiast tu mamy jeszcze łupy, skąpstwa, szawy, zobaczmy co tu będzie. Ciekaw jestem. Jeszcze trzy postaci mamy do rozładowania. Pełne itemów. Tu widzę jakiś unikat poleciał nawet, chyba na mapie. Tak, miecz. Pewnie Ramaldani, zgadłem? Albo Lazur. Właśnie, Azurlof, tak myślałem. Lazurowy gniew po polsku. Okej. Okay. Dobra. Żadnych większych afiksów nie widzę, więc i sensu trzymania tych itemów. Odporność na ogień, trąba pojeść. No to się przyda dla Wilwin Barba, dziękuję. Na początek. Max zdrowie, siła, odsłonięte cele, nie. To sobie dla kolekcjonowania na razie zostawimy. Pyk, pyk. Dobra. Co tu zostało? Tu już nie ma nic chyba, nie jeszcze. Tu zostały całe te zakładki do otwarcia, okej. Okay. Lecimy dalej, zanim przejdziemy jeszcze do innych postaci. Myślę, że całkiem sympatycznie tu poszło. Zmiel, bo nie mam miejsca. Idziemy dalej w takim razie. Dobra. I to samo, jak coś nie ma większego afiksu, to wylatuje. Wiadomo. Przy okazji poulepszamy aspekty.
których jeszcze nie ulepszyliśmy do tej pory. Nie wiem, czy ich jest wiele, nie przeglądałem kodeksu. Nie było za bardzo czasu do tej pory. Okej, rozumiem. Siarka. I tak mi to w miarę szybko i sprawnie idzie, uważam. Dobra. Cyk, 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 cyk. Jeszcze parę skrzyneczek, jeszcze trzy postaci i będzie koniec. Dobra, co my tu mamy? Siła, max zdrowie, nie. Odsłonięte cele, nie. Max zdrowie, obrażenia, siła. Niekoniecznie. Redukcja kosztu zasobów, błagam cię. To ile zostało? No i jedziemy dalej. Zostawmy sobie coś na później, tak? Nie uniosę nic więcej. To też pokazuje, jak ciężko o dobry lud diablo. Zobaczcie, ile itemów przeleciało i jak mało było z nich z większymi afiksami, a jeszcze mniej było przydatnymi. Większymi afiksami, także nadal będziemy długo polegali na RNG. Na szczęście handel jest otwarty, więc kto ma czas farmić złoto, ten farmi złoto i kupuje po prostu. Za bajońskie sumy, ale jednak. Itemy do diablo, oczywiście waluty w grze, nie handlujcie za realne złoto, bo to nielegalne. Blizzard banuje te konta i nie korzystajcie z tego, ja też tego nigdy nie robiłem, nie będę. Nie polecam. Fajnie, że recepturka poleciała, chociaż rzadko teraz się sypią, widzę. Leciały, leciały, potem przestały. Teraz znowu zaczęły, zobaczcie. Jeszcze jakieś aspekty ulepszamy, świetnie, cieszę się bardzo. Powinno nam to w większości kodeks rozwiązać i nie tylko. Nie tylko kodeks, błagam cię, to możesz w ogóle wrzucić. Teraz tak. Tych już nie będę oznaczał, po prostu wszystkie rzadkie usuniemy od teraz, bo tam zostały chyba same żółte. Jeśli mnie pamięć nie myli, na to wygląda. Teraz po prostu wszystkie rzadkie usuniemy. Dobra, i dalej lecimy. Jeszcze 10 skrytek, tak? 12. Prawie 3 miliardy golda. Już teraz chyba będziemy się do 3 miliardów zbliżali. Jeszcze 3 postaci zostały niecałe do rozładowania. 2,90% setnych. Dobra, rzadkie od razu out. Rzadki od razu out. Teraz mielimy wszystko, co nie ma większego afiksu. Ok. Nie zmarnuje, pani się nie martwi. Myślałem, że unika tam poleciał, to by było co? Rzadki out. I zobaczmy, co tam z tych większych afiksów poleciał. Redukcja kosztu zasobów. Nie dziękuję. Zdrowie, trafienie, max zdrowie. Nie dziękuję. Siła, max zdrowie, obrażenia, przytłoczenia. Siła, max zdrowie, crit. Dobra, to zostaje ewentualnie. Dla innej postaci nawet. Max zdrowie, obrażenia, nie. Max zdrowie, szczęśliwy traf, nie. Hełm, błyskawice, siła, nie. Dziękuję. Dobra. I dalej. Co tu jeszcze mamy? Chyba ze skrytek to wszystko. Trzeba przejść do innej postaci teraz, żeby więcej odpakować. Okej. Okay. Dobra, to ewentualnie do przejrzenia na później, tak jest. A my przeskakujemy na inną postać i zrzucimy sobie wszystkie strzepty od niej. Od razu postaci się pozbędziemy i niedługo będzie koniec otwieranka. Całkiem sympatycznie to idzie, muszę przyznać. Dobra. Tak, przeżyć to wszystko. Ok, i możesz odejść w niebyt, bo już chyba nic nie masz więcej. Nie. Także do widzenia. Skrytki możemy usunąć. Do widzenia. Teraz szepty. To samo. Zaraz czeka tą postać.
I porządek będzie zrobiony. Uberaczka, właśnie muszę ją stłuc dzisiaj. Może się uda z kimś wsparty, żeby nie marnować na mój przebieg tylko. Ty to samo, wyprztykaj się z itemów. Możesz odejść w niebyt, tak samo kolega zaraz, za tobą. Nic już nie masz? Nie, to do widzenia. Cyk. I został nam drzewko szept, postać. To samo, zrzucamy skrytki, usuwamy postać i wracamy do barba, żeby otworzyć resztę rzeczy. I myślę, że postaci mamy gotowe na starter spokojnie, żeby sobie poradzić tutaj. Dobra, to samo. Rzuć gdzie tylko możesz. Skrytki wszystkie. Dosłownie gdzie się da. O, dziękuję. Sprawdźmy, czy nic nie ma. Nie ma. I odejdź w niebyt. A my wracamy do barba. Oj. Do widzenia. I cyk. Wracamy do Ekhara. I otwieramy dalej. Zapasy. Okej. To może od końca. Tu mamy na ubery pozostałe do mielenia. Dobra. Tutaj bardzo ładnie wjechało, muszę przyznać. To samo, jak nie ma większych afiksów, to do widzenia. To nie są ważne przedmioty w endgame'ie dla nas. Nic nie znaczą absolutnie. Tego wszystkiego nie będziemy przeglądać, absolutnie nie. Buty zdrowie na sekundę, zdrowie przy trafieniu, nie dziękuję. Okej, dalej, następna zakładka. Po 12 jedźmy, nie więcej. To samo co wtedy. Żywa stal poleciała nawet, fajnie. Miło. Milutko. No rzadkie, rzadkie, usuń. Przejrzymy sobie jeszcze, ile mamy zasobów i pieczęci i innych rzeczy. Ile będę miał run, bo miałem 0, słuchajcie, zanim zacząłem. Nie sprawdziłem tego, ale uwierzcie, miałem 0. Absolutnie żadnych fragmentów run do otwierania dołów, natomiast teraz na pewno mamy sporo. Jestem tego pewien. Amulety to może jeszcze do przejrzenia były. Ale komu się chce to przeglądać z drugiej strony. Ważne, żeby starter pack był. A ten mamy ogarnięty. Śmieci out. Dobra, będzie tego myślę. Nie mogę więcej topazu mieć? To dostałem do limitu topazu, naprawdę? 999 tysięcy tylko mam, to jest limit? Naprawdę? No gro, nie przesadzaj. To tak mało. Myślałem, że więcej można mieć. Hello, nie mogę topazów już zebrać, to nie fair. Oszukali mnie. Blizzardy. Decydenci w Blizzardzie. Nieładnie. Trudno się mówi. Coś czekają, karuzela jedzie dalej. Idziemy dalej. Zgodnie z myślą tego powiedzenia. No już nie mogę topazu, nie mogę, słuchajcie. A to jest cały czas topaz, dobra. To tak, bez większych afiksów to do widzenia od razu. Amulet widzę jakiś fajny, bo to jest najtrudniej chyba wydropić amulet z dobrymi, czego dowodem jest ten chociażby, z dobrymi statami. Nie, niekoniecznie. Jeszcze ujdzie ten topór. Do przejrzenia dla kogoś innego. Odporność na wszystkie żywioły. Ciekawe. Też może się przydać. Szczęśliwy traf, armor, pancerz, nie. Armor i pancerz, sorry. To samo dwa razy powiedziałem, masło maślane. Dobra, dalej. Teraz szmaragdu też już nie mogę zbierać, zobaczcie, mam max. Muszę porobić tych po prostu, no bo co z tym zrobię? Coś takiego. Nie mogę podnieść tego, aż zrobię screena na miniaturkę tej... tego losowanka. Prawie 3 miliardy kasy, dobra, ale to nie koniec skrzynek, jeszcze mamy tu. Jeszcze tu pominąłem, właśnie, jak mogłem. To jedziemy.
Nie, jak coś nie ma większego ATX, to jest bezbędne, naprawdę. Tylko na to już się poluje w endgame, więc... Na to są też te obole i wszystko inne. Szkoda, że obole nie lecą w skrytek, by the way. Przydałyby się. A tu nic nie ma, nie dostajemy. Kurde, teraz mi napsociły te, słuchajcie, odłamki, bo... Klejnotów, bo nie mogę zabrać tu swoich przedmiotów. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Rzadkie zmiany, musimy w inne miejsce rzucać po prostu, będzie lepiej. Dobra, dotarłem do limitu. Słuchajcie, nie ma więcej. Nie da się więcej niż tych kawałków. Dobra, zmienimy te, które nie mają większych afiksów, a na koniec sobie przejrzymy większe. Okej. Tak, teraz w inne miejsce to muszę rzucać. To jest, to w miarę tam ujdzie. O, to jest bardzo fajny mieczek, bardzo fajny. Nie wiem, czy od razu nie zamienimy go. Mega. Ten też się komuś przyda być może. Na razie do skrzynki, na później. Przysłowiowe, to do mielenia i jeszcze ostatni rzut skrzynek. Przedostatni, przepraszam, jeszcze będzie ich trochę. Jeszcze ich trochę będzie. Teraz tu sobie rzucajmy po prostu. W sumie, gdzie bym tego nie rzucał, to będą leżały te odłamki, ale nie aż tyle co tam. Więc tu mam większe szanse po prostu powybierać to, co trzeba. I tyle. Jakiekolwiek szanse mam to powybierać w zasadzie. Oj, będzie ciężko. Będzie ciężko. Widzę. Ja przecież nie doprodukował nie wiadomo ile tych teraz klejnotów, żeby sobie miejsce zrobić. Bez sensu to będzie totalnie. Jest tu złotnik, to po 10 takich, ile to kosztuje golda, od tego zależy, czy to zrobimy, czy nie. Rubinów, jakbym chciał. Po ile kosztuje? 1 001 000, to nie, panie, nie stać mi. Nie mam tyle pieniędzy. A 10 tysięcy, po jednym z każdego powinien był zrobić, tak jest. Po jednym rubinie królewskim. I tak dalej, tego jeden ametyst. Wtedy zluzujemy trochę miejsca, tak jest najlepiej, dobra. Jeden szmaragd. Topaz jeden. Szafir 1, diament 1, czaszkę 1 i będzie tego, co? Czaszkę to mogę sobie darować, widzę, ale dobra. Haha, i teraz pójdzie, słuchajcie. Teraz już pójdzie. Rzadkie zmienimy. Nie sądziłem, że dotrę do limitu, a jednak, słuchajcie. A jednak dotarliśmy. Zaraz rozdamy te klejnoty i wszystko, oczywiście. Tym się nie martwię, zupełnie. Absolutnie w ogóle. Już nie ma miejsca na więcej, zobaczcie. Coś takiego. Już tyle do pozbierania zostało. Już nie będę po 10 milionów na klejnoty wydawał, przesady. 4 kasy nie mamy, ona zaraz zniknie, jak zaczniemy wydawać i inwestować w postaci. Tego się pozbądźmy. Te klejnoty w ogóle bym wyrzucił to na razie. Wiem, jakie są kosztowne na sezonie, natomiast tutaj na niesezonie, jak widzicie, nie są aż tak kosztowne. Więc możemy sobie wyrzucić kilka. O, super. Prawie koniec i tak. Dobra, ja je teraz schowam do skrytki normalnie. Po prostu je wrzucę. Luzem na pakę, cyk. To można wszystko zmielić. Dobra. I dalej otwieramy. Już chyba koniec prawie. Ostatnia zakładka pozostaje do otwarcia. Miliardy golda. Fajnie, sympatycznie. Jestem zadowolony. Teraz to wszystko jeszcze trzeba zmienić na te i będzie dobrze. Jeszcze samych bossów, ile mi tego poleci, to też się w głowie nie mieści. Nawet nie chcę o tym myśleć, ile jeszcze mam do przerobienia, słuchajcie, rzeczy na Eternalu. Albo do sprzedania, to już różnie może być. Wszystko jedno. Czy mi się to przyda? Wątpię, przepani. Przyda mi się miejsce tu za to, gdzie pieczęcie są, bo już nie mam. O, to mi się na pewno przyda. To nie nadaje się na odzysk. Ciekawe, czy praw pieczęci ma limit, zaraz się dowiemy zapewne. Coś mi się wydaje. Kurczę, no tyle tego do pozbierania jeszcze jest. Muszę się pozbyć tych itemów, bo nie mam miejsca i mi też nie chcą wpadać inne rzeczy. Ze stosu. Zabrikowałem się, słuchajcie, ilością przedmiotów, zwłaszcza odłamków klejnotów na ziemi. Myślę, że to nie jest jedyne konto na świecie, które ma ten problem. Skoro ja do tego dotarłem, to wielu graczy z Azji także. Oni są znani z hiperfarmienia.
Kurczę, ja nie mogę podnieść legend niestety, to jest minus. Ale teraz już chyba wszystkie zebrałem. Teraz już chyba wszystkie zebrałem. Mielimy nie... Inne aspekty niż większe. A te bezużyteczne też możemy. Max zdrowie, odporność na ogień. Rzucenie osłabienia kontroli, siła. Ten amulet też słabiutki. Tak, słabiutki. Dobra, mielimy. Ostatni rzut? Nie, jeszcze dwa będą. Jeszcze dwa i koniec. No i proszę, ponad godzinny film z otwierania wyszedł nam tym samym. Zaraz zobaczymy, ile mamy odłamków runicznych i całej reszty. Chociaż myślę, że będziemy zadowoleni z efektu. O, jeszcze recepturki lecą. Sympatycznie, sympatycznie. Nie pogardzę. Zaraz sobie podsumowanie jeszcze zrobimy, ile materiału do przyzywania Uberbotów nam poleciało. Ale najpierw formalności niech stanie się zadość. Dobra. Gdzie to było? Okej. Kurczę, jak to się szybko napełnia, no. Dobra. Dużo tego, co? Jedźmy już do końca. Jedźmy już do końca. Te wszystkie i koniec. Już nie ma więcej, na szczęście. Max, zdrowie, pancerz, nie. Słabe. Święcone osuarium, fajnie. Zbieraj pan dalej. Ja sobie oddzielę zielone od tle we własnym zakresie. Po prostu klikajmy, co tu leży i już wszystko się zbierze. A siarę zmienimy. Ale no, chyba szako nic nie przebije, wątpię. Dobra, śmieci mielimy znowu. Prawie koniec, słuchajcie. Jeszcze tylko przejrzymy i podsumowanko krótkie zrobimy, ile tego poleciało. Dobra. O, jeszcze tu leżało skarby i to jakie. Proszę bardzo. I to jakie. Dobra. Ajajaj, ile tego złomu tu jest, naprawdę. Jeszcze tego leży, słuchajcie. Dobra, zmieniamy także te zbędne rzeczy. Dobra, to wszystko. Oznajmiam niniejszym jeszcze... Mielimy bezużyteczne, odporność na trucizny i co jeszcze? Nie, to się nie przyda. To też siła i max zdrowie. Dziękuję, mamy zwycięzcę. Świetnie, mamy bardzo ładną klatę, nawet lepszą niż to. Doskonale. Doskonale. Zamieniamy jedną statystykę i mamy perfekcyjny, słuchajcie. Absolutnie perfekcyjny ten. Klatę. Podwójne uderzenie. O tak, dobrze to znalazłem. Przyda się. Pod double swinga jak znalazł. Naprawdę. To do zmielenia, to też i to też. Dobra. A te dwa, jeden do zostawienia przedmiot, jeden na nas leży. Świetnie. Dobra, ładnie się udało poubierać, nie powiem. Praktycznie wszystko ma większe aspekty, co założyliśmy na siebie. To do przejrzenia i teraz tak, podsumowanie materiału. Żebym mógł zrobić, to muszę to wszystko zrzucić do jednej skrytki, więc... Przenieśmy to tu, skoro już tam mamy większość. I zaraz zrobimy podsumowanko. Ile nam tego poleciało. Jeszcze więcej tego ja mam przy sobie, prawda? No właśnie. Myślę, że sporo tego zebraliśmy, jakby nie patrzeć. Nawet więcej niż sporo. Trochę stali jeszcze. Eliksirów to nawet nie liczę. Jeszcze więcej serc plugawych. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. To się wszystko ładnie pozamienia.
krew. Destylat strachu. Bardzo ładny. Więcej destylatów jak krwi, coś takiego. Ale stali mało żywej, muszę przyznać. Liczyłem na więcej. Nawet z Helltide tego leci tyle, że się w głowie nie mieści, więc myślę, że nam wystarczy. Pieczęcie jeszcze zmierzmy i zobaczmy sobie, ile mamy. Nie muszę patrzeć, ile mam klejnotów, a to akurat wiem. Dobra, zobaczmy. To też można by przerzucić już w sumie. A, to sobie zrobię na innym filmie, nie musicie tego oglądać, jak przerzucam itemy, to by było nudne. Wystarczy widzieć, ile wydropiliśmy rzeczy. Dobra, przejrzyjmy zatem nasz ekwipunek i zobaczmy, ile czego wydropiliśmy ostatecznie. Mocą ataku się nie przejmujcie, to błąd w grze, to zostanie naprawione. Dobra, mamy 3 miliardy 158 milionów złota, co najważniejsze chyba. O tym też się nie przejmujcie. Ile mamy przedmiotów teraz tych, materiałów, to mnie ciekawi. Wiem, że dotarliśmy do granicy, jeśli chodzi o klejnoty, w zasadzie wszystkie. Praktycznie wszystkie. Tak jest, rubiny mamy najmniej o dziwo. Mamy mnóstwo, 1164 pryzmaty, 1110 odłamków chroniczych, miałem zarosło bodaje, 55 tysięcy prochu pieczęci. No i tu nawet nie liczę, zapomniane dusze to w dziesiątki, setki tysięcy idzie razem, summa summarum. Podsumowane materiały rzemieślnicze i tak dalej, wszystko pięknie. Myślę, że wystarczy, mam nadzieję, że wam się podobało, nie ma co przedłużać tego filmu. Zapraszam na kolejne unboxingi po sezonie czwartym, na pewno coś tam pozbieramy i będziemy otwierać. Dla innych postaci, a może dla nekromanty wszystko przeznaczymy. W każdym razie na pewno unboxing jeszcze jeden będzie. A na razie to wszystko, dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało i powodzenia, trzymajcie się, pa pa!